Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aaron Blue TV, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zwiedzanie Świata w LEGO Batman 3 oraz DLC. I ponieważ pokazałem wam już resztę wszystkich pakietów DLC, a nie pokazywałem wam jeszcze 75. rocznicy Batmana, to już będzie ostatnie DLC póki co, tylko że je zrobiłem na 100%, ale spoko, zrobimy tryb fabularny jeszcze raz i tak już jest na 100%, więc po prostu nie będę musiał nic zbierać. So there's me and Mr. J having a discussion about chickens, roads, and tactical nukes. Just minding our own beeswax when we heard about this awesome party for the bad guy. So I says, hey Puddin', how come you never told me we was going to a party? And he says, we didn't get invited. I mean, how rude! Not that me and Mr. J ever waited for an invite or nothing, but it's nice to be asked, you know? Ew, so drab. I mean, all that black, is this a party or a wake? You know what I think, Mr. J? I think this needs a little invigorating redecoration. Let's get to work, Mr. J. We'll show Batbrain how to throw a real party. No i okej. I tam właśnie musimy takie dekoracje zrobić. Czekajcie, bo tutaj się zbugowało coś. No i tak, to będzie już ostatnie DLC w LEGO Batmanie Trójce, które wam pokażę, bo już więcej nie wyszło nic nowego. Póki co. A z LEGO Batman 2 na prośbę mojego widza też nagrałem pakiet postaci DLC, który był. Więc jeżeli nie oglądaliście go jeszcze, to możecie zobaczyć. Dam wam link w opisie. Już tutaj trzeba to zrobić, żeby... Trzeba zniszczyć te paczki. Żeby zbudować coś takiego. I od razu wam mówię, że to w sumie jest najlepszy pakiet DLC, który mi się najbardziej podoba. Dlatego, że jest taki fajny klimat to jest jedyny taki pakiet DLC, w którym jest tak dużo pojazdów dołączonych. Takich fajnych w sumie. Mi się podobają te pojazdy. Już w Zwiedzaniu Świata w pierwszym odcinku na OA mogliście zobaczyć Joker Mobile i ten Batmobile z tysiąc któregoś tam roku. Tam będzie napisane. Aj, ty, mam jeszcze różne stroje Jokera. Zapomniałem o tym. I tam będzie mini zestaw jak coś. Tak mi się wydaje. Taka zagadka i chyba jest potem trofeum, jeżeli zrobicie tą zagadkę Batmanem czy coś tam. Wiem, że na pewno jest trofeum, jak się przełączy jedna postać, to będzie Batman Corpus Sinestro, a druga to będzie niebieski, zielony, żółty, dobra, a druga to będzie postać, to będzie Batman jako w korpusie wampira. Czekajcie, no co jest? Niebieski, zielony, żółty. Niebieski. Zielony.
i żółty, nie? Żółty, zielony, różowy, czerwony. Czekajcie, tak przez przypadek, sorry. No i okej, udało się. I tutaj będzie Arten, nie artefakt, już mi się myli. Tylko mini zestaw, jeżeli się zamienicie w Batmana. Okej. A, jeszcze możecie to zniszczyć. Ale ogólnie to nie sprawiało mi tutaj dużo kłopotów, żeby zdobyć wszystkie rzeczy. Okej, kolejna rzecz. Jak zniszczycie te głośniki, to... też dostaniecie mini zestaw. Za dużo Indiana Jonesa. To jest Batmobil. Jeszcze go nie zniszczymy. Najpierw trzeba tutaj zniszczyć to. Tutaj mamy Adama Westa, prawda? A czekajcie, a dobra, teraz tutaj to... gdzieś tam trzeba było tutaj jakoś wejść, pamiętam. Czekajcie. Czekajcie, bo ja w ogóle dawno w ten poziom nie grałem. Sekundkę. Dobra, zaraz sobie przypomnę. Chyba Joker miał linę, nie? A, okej, dobra, w ten sposób. I teraz tutaj możemy wejść Harley Quinn. Tutaj będzie jedna rzecz do wysadzenia, a tam zaraz druga będzie. Więc jak już wam mówiłem, już będzie ostatni DLC w LEGO Batman 2 i 3 w sumie. Jak coś wyjdzie, to oczywiście nagram. Okej, wystarczy już aktywować. Jeżeli chcecie, żebym nagrał DLC. Czekajcie. Jeżeli chcecie, żebym nagrał resztę DLC w innych grach LEGO, na przykład, nie wiem, we Władcy Pierścieni, albo Hobbicie, Przygodzie,
to ja to bez problemu mogę zrobić. Zrobię to z wielką przyjemnością. Lego to jest priorytet na tym kanale i na Lego się skupię. Okej, dobra, zniszczyliśmy tort. Dobra, teraz będzie taki tort. No i już została ostatnia rzecz, czyli ten Batmobil. Czekajcie, tak? A, po prostu. I tu już nam się przymalowuje na Joker Mobil. No i okej. No i okej. Jakiś bug, że nie było dźwięku tej muzyczki, ale to tam mniejsza z tym. Polecimy sobie jeszcze na OA, żebym wam pokazać te pojazdy. I pozdrawiam swojego widza Piotrocka... Czekaj, jak on się nazywał? Piotrock Kuku chyba on się nazywał, tak? To pozdrawiam cię bardzo. I wiem, miały być dzisiaj 4 odcinki, ale wyrobiłem się tylko z 3. A Bat Jaskini, nie martw się, w przyszłym tygodniu już nagram tą Bat Jaskinię na 100%, calutką będziesz miał. Więc się nie przejmuj. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Jeszcze taka jedna rzecz dla moich widzów, którzy mnie oglądają. Ja mam stronę na Facebooku, Aaron Blue TV, i w każdym moim filmiku jest... jest po prostu link do tej strony, jeżeli ktoś nie wie. Tam są wszystkie aktualności, możecie mi zadać jakieś pytanie. Możecie mi zadać jakieś... Batpod to chyba... Nie, chyba tylko Batmobil 1944 i Joker Mobil. Okej. Więc jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytanie, to piszcie wiadomość po prostu na stronę albo... Albo na przykład, nie wiem, skomentujcie mi jakiś post. Tak wygląda Batmobil z 1944. Powiem wam, że bardzo mi się to autko podoba i chciałbym je, kurczę, mieć tak w realu. Bardzo bym chciał, ale niestety nie wymyślili żadnego zestawu jeszcze z tym autem. Było coś tam na San Diego Comic Con, ale to tak nie wyglądało. Jeżeli chcecie zobaczyć to auto w akcji, to obejrzyjcie pierwszy odcinek Zwiedzania Świata. To tam będziecie mieli. A jeszcze Joker Mobil, więc mówię wam, jeszcze nagram taki vlog informacyjny i tam wam pokażę też tą stronę na Facebooku, więc wiecie, jest was już 95, a na Facebooku tylko 40 lajków, więc pewnie pomyślałem sobie, że większość z was nawet nie wie, że mam stronę na Facebooku, albo nawet nie ma Facebooka, ale jeżeli macie, to macie link w każdym opisie filmu, wejdźcie na nią, zalajkujcie i będziecie mieli wszystkie informacje. No to okej. To by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę,
subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i piszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście więcej odcinków, czy chcielibyście więcej odcinków po prostu takich typu DLC w grach LEGO. Mam taką playlistę utworzoną, na przykład we Władcy Pierścieni, Hobbicie, Przygodzie. Mam DLC we wszystkich grach LEGO i mogę nagrać, więc tylko napiszcie. Cześć!